Dzień dobry, cześć. Kolejne rozmowy o umyśle. Moim gościem jest dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński. Dziś będziemy mówić o zagadnieniu niezwykle poważnym, w którym między innymi, bo to nie jest bynajmniej jego jedyna specjalizacja, którym zajmuje się Łukasz. Cześć. Cześć Mateusz, dzień dobry Państwu. A co to z tą wolną wolą? Mamy tą wolną wolę, czy nie ma? Czy nauka pogrzebała wolną wolę, czy jednak jakieś miejsce jest na to jeszcze? Czy to jest tylko puste słowo, czy rzeczywiście stoi za tym słowem jakaś rzeczywistość? To jest rzeczywiście pierwsze pytanie, które warto byłoby zadać, gdy idzie o ten problem wolnej woli, czyli zwłaszcza w obecnym klimacie opinii, że tak powiem, czyli jak ten problem, tradycyjny, filozoficzny problem ma się do badań doświadczalnych, badań na przykład psychologicznych, kognitywistycznych ogólnie rzecz biorąc. No i ciekawym jest to, że zazwyczaj, kiedy filozof dostaje to pytanie, to ma tendencję do uciekania w rozważania pojęciowe, powiedzmy, w definicje. Otóż w dyskusji tej filozoficznej, tradycyjnej, gdy idzie o wolną wolę, można wyróżnić, powiedzmy, przynajmniej dwa takie duże obozy. Jeden obóz libertarian, tak możemy ich, powiedzmy, określić, którzy uważają, że wolna wola to możliwość postąpienia inaczej, taka autentyczna zdolność, taki autentyczny dostęp do alternatyw działania. Oni, faktycznie można powiedzieć, te badania naukowe, o których mówiłem wcześniej, można powiedzieć, ich rozumienie wolnej woli jest bardziej zagrożone niż rozumienie wolnej woli drugiego obozu filozoficznego, czyli kompatybilistów, ponieważ oni twierdzą, to jest w przeciwieństwie do libertarian, to może się wydaje zaskakujące, że determinizm, w tym taki determinizm naukowy, odnajdywanie kolejnych to przyczyn, które w jakiś sposób wpływają na nasze zachowanie, nasze decyzje, z których to przyczyn często nie zdajemy sobie zupełnie sprawy, to w ogóle nie jest zagrożenie. Na przykład tego, jak działa nasz mózg. Tak, dla wolności, tak, jak działa nasz mózg, że on czasem wpływa na nasze zachowanie w taki sposób, z którego rzecz jasna nie zdajemy sobie, czy nie możemy sobie nawet zdawać sprawy, żeby to sprawdzić, żeby to ustalić, trzeba przeprowadzić jakieś na przykład bardzo skomplikowane eksperymenty w laboratorium. Nie możemy sobie zdać sprawy. Ich zdaniem to nie jest zagrożenie dla wolności, czyli pierwszy problem, z którym musimy się uporać, kiedy o tym pytamy, to jest problem pojęciowy. Co ciekawe, w ostatnim czasie taka najnowsza literatura, powiedzmy, tematu, w której właśnie problem wolnej woli jest, powiedzmy, nierozłącznie związany z badaniami naukowymi, można odnaleźć takie wątki, gdzie nawet w rozumieniu libertariańskim próbuje się bronić wolności. W jaki sposób? Otóż twierdzi się, że ten dostęp do alternatyw działania, który miałby być uniemożliwiony przez determinizm, w deterministycznym świecie nigdy nie możemy się zachować inaczej niż się zachowaliśmy. Oni twierdzą, że ten dostęp do alternatyw działania, ta możliwość postąpienia inaczej jest własnością emergentną, czyli nie jest redukowalna do na przykład opisu człowieka z poziomu tego, jak działa jego mózg, czy nawet jak działa jego umysł. To na przykład psychologowie społeczni odnajdują z kolei różne takie przyczyny bardziej nienamacalne, powiedzmy, uwarunkowania, różne zjawiska właśnie, z których nie zdajemy sobie sprawy. Więc to jest na poziomie opisu, który jest inny od tego, na którym mówimy o dostępie do alternatyw działania. I rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo jest bardzo wiele ciekawych zjawisk, które nie znajdują się, choćby na poziomie biologicznym opisu człowieka. Weźmy sobie, dajmy na to, zjawisko inflacji. Ekonomiczne zjawisko inflacji, które kiedy wybierzemy się obecnie dzisiaj do sklepu, zauważymy, jest chyba zjawiskiem rzeczywistym. To nie jest tylko wymysł ekonomistów, ale jeśli popatrzymy na wyjaśnienie zachowania człowieka z perspektywy bardziej biologicznej, nie będziemy mieli tamtego zjawiska. To jest właśnie taka myśl, która stoi u podstaw argumentu, że
ta zdolność, ten dostęp do alternatyw działania ma być emergentny. Po prostu nie jest on sprowadzalny do tego opisu biologicznego człowieka. No to nam na przykład podpowiada, że ten opis człowieka, gdzie ten dostęp do alternatyw działania istnieje, on jest w pewnym sensie autonomiczny, prawda, od opisu biologicznego. To też jest bardzo ciekawe zjawisko, bardzo ciekawy argument. No, problem polega na tym, że nie wszyscy się z tym zgadzają. Jest oczywiście mnóstwo problemów czy z redukcją właśnie, czy faktycznie możemy albo w jakim stopniu zredukować opis człowieka z poziomu takiego właśnie, powiedzmy, potocznego czy też filozoficznego, ponieważ kiedy zapoznajemy się z literaturą filozoficzną, która dotyczy wolności, no to ona jest w gruncie rzeczy tam opisy zachowania człowieka, przykłady, na podstawie których bada się, prawda, odpowiedzialność, przynajmniej wiele z nich, no jest na poziomie takim zdroworozsądkowym, prawda, i te opisy biologiczne tam nie odgrywają jakiejś specjalnej roli. Natomiast jest dość spora grupa, powiedzmy, teoretyków, która by twierdziła, że patrzyła bardzo sceptycznie na takie zjawiska, zdarzenia, które mają być autonomiczne, na przykład od biologii człowieka, prawda, czy od psychologii człowieka rozumianej, tak jak na przykład psycholog poznawczy ją rozumie, czyli nie takiej zdroworozsądkowej, introspekcyjnej dostępnej, tylko jakichś mechanizmów, nieświadomie działających mechanizmów warunkujących działanie. Właśnie tak. No i to jest problem wolności, ten problem jest interesujący sam w sobie, to znaczy, czy jesteśmy wolni, na ile jesteśmy wolni, to jest problem interesujący sam w sobie, ale naprawdę ciekawe robi się wtedy, kiedy zastanawiamy się, co z tego, że jesteśmy wolni, albo co z tego, że jesteśmy mniej wolni, niż nam to się wydaje, albo czy może co z tego, że w ogóle nie jesteśmy wolni. No i co z tego? No, ciekawym konsekwencją jest choćby to, że pod znakiem zapytania, jeśli byśmy tą wolność ograniczyli, pod znakiem zapytania staje zagadnienie odpowiedzialności za swoje zachowanie. To znaczy, jeśli byśmy się zgodzili z tym stwierdzeniem, choćby tych wspomnianych naukowców, prawda, psychologów czy neurobiologów, tak się składa, że oni mają tendencję do zaprzeczania istnienia wolności. Może będziemy mieli jeszcze czas, żeby o tym trochę powiedzieć, dlaczego, ale gdybyśmy się z nimi zgodzili, no to, czyli że tej wolności nie ma, to jeśli jesteśmy konsekwentni, wydaje mi się, musimy też powiedzieć, że nigdy do nikogo w żadnych okolicznościach nie możemy sensownie powiedzieć, to jest twoja wina. Czyli to nie my jesteśmy sprawcami naszych działań, tylko te działania się dzieją. Te działania się dzieją i na przykład częstym argumentem jest tutaj odwołanie się do zjawiska iluzji konfabulacji. To znaczy my, zdaniem zwolenników takiego iluzjonizmu, gdy idzie o wolność, my tylko mamy takie wrażenie, że faktycznie jesteśmy odpowiedzialni, w sensie na przykład zastanawiamy się, co zrobić. Czasem ten wybór jest rozciągnięty w czasie, jest bardzo złożony, dotyczy rzeczy ważnych, które będą jakoś wpływały na nasze życie bardziej niż choćby na przykład wybór jakiegoś, na przykład jakiego smaku lody chcemy sobie kupić, kiedy wybierzemy się do lodziarni, takie prawdziwe wybory. Tutaj twierdzi się, że nawet w przypadku takich rozłożonych w czasie ważnych wyborów, to jest tylko iluzja, że my rozważamy za i przeciw, postanawiamy, co wybrać na podstawie takiego rachunku i później ten wynik naszej refleksji faktycznie wpływa na to, co robimy. No i można powiedzieć, w ostatnim czasie nawet to zwątpienie dotyczące wolności przeniknęło w pewien sposób do nauk prawnych. To jest ciekawe zjawisko. Na przykład zadawane są pytania, gdy idzie o odpowiedzialność karną, czy te warunki obecne, które możemy znaleźć w kodeksie karnym, czy w doktrynie prawa karnego, opisujące, kiedy możemy sensownie powiedzieć, że ktoś jest odpowiedzialny za jego czyn, czy one przypadkiem nie powinny być zmienione, albo one być może nawet powinna tutaj się przetoczyć jakaś prawdziwa rewolucja, niektórzy tak uważają. Czyli może jest tak, że
prawo konceptualizuje, rozumie człowieka w jakiś sposób niezgodny z obrazem świata, z tym, co się z nauki wyłania, coś takiego? Myślę, że to jest dobre określenie stanu rzeczy. Przynajmniej wiele osób faktycznie podpisałoby się pod takim twierdzeniem. Roboczo załóżmy sobie, że jest coś takiego jak prawny obraz człowieka i załóżmy, że jest też naukowy obraz człowieka. No i faktycznie moglibyśmy powiedzieć, że one są jakoś ze sobą niespójne. One w jakimś zakresie, przynajmniej niektóre z założeń, które można znaleźć w jednym i w drugim, wydaje się, mogą być nawet sprzeczne ze sobą. I jakieś nasi słuchacze, nasi widzowie na pewno chcieliby usłyszeć o jakimś chociaż jednym takim założeniu. Co takiego wydaje się niespójne w tym obrazie człowieka nauki i obrazie prawniczym? Moglibyśmy na przykład rozważyć problem tego, w jaki sposób przypisywana jest odpowiedzialność za czyny nieumyślne w prawie karnym, czy w prawie w ogóle, więc... Powiedz, co to jest czyn nieumyślny, tak na wszelki wypadek. Czyn nieumyślny, czyli mamy z nim do czynienia wtedy, kiedy no, choćby wyrządzimy komuś krzywdę niechcący. Okay. Nie chcieliśmy zrobić mu czegoś złego, ale zrobiliśmy to, ponieważ na przykład byliśmy lekkomyślni, czy nie dbali. No i prawnicy mają różne narzędzia pomocnicze, za pomocą których możemy ustalać odpowiedzialność w takich sytuacjach. Jednym z nich jest taki, powiedzmy, eksperyment myślowy. Zastanawiamy się, co w sytuacji tego człowieka zrobiłby taki przeciętny inny człowiek, przeciętny obywatel. Czy on zachowałby się tak samo, czy nie? No i jeśli dojdziemy do wniosku, że zachowałby się tak samo, to wtedy mamy, powiedzmy, jakąś przesłankę, która nam pozwala uwolnić odpowiedzialność naszego skazanego. A jeśli dojdziemy do wniosku, że ten dobry obywatel, ten modelowy obywatel zachowałby się inaczej, zgodnie z prawem, to wtedy możemy przypuszczać, że ten nasz oskarżony, dajmy na to, powinien odpowiadać. I teraz bardzo interesujące jest to, jak ten modelowy obywatel jest zbudowany. To jest eksperyment myślowy, prawda? Wymyślamy sobie człowieka, który jest zupełnie przeciętny, w pewnych aspektach on odpowiada sprawcy. Na przykład czasem ten model jest budowany bardziej szczegółowo, gdy idzie o odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny. Wtedy nie jest to zwykły taki obywatel, tylko odpowiednik tego lekarza. Jest to, powiedzmy, standard dobrego lekarza wtedy. No i jak on jest budowany, więc okazuje się, że on jest budowany w oparciu o takie, powiedzmy, zdroworozsądkowe przekonania o tym, jacy są ludzie na co dzień. Jakie są ich zdolności, jakie są na przykład ich umiejętności do podejmowania sensownych decyzji, takich przemyślanych. I interesujące jest to, że wydaje się, że jest tutaj niezgodność na przykład pomiędzy tym, jak ten model jest budowany i jakie, powiedzmy, umiejętności są przypisywane temu dobremu obywatelowi, a tym, jaki człowiek jest w rzeczywistości, jeśli byśmy się zgodzili z naukowym jego obrazem. To znaczy, no to jest już taki truizm w dzisiejszych czasach, ale można powiedzieć, ale no wypowiedzmy go, żebyśmy mieli na stole jakieś odniesienie, no że ludzie są mniej rozsądni w podejmowanych przez siebie decyzjach, niż nam to się na co dzień wydaje. Czyli na co dzień uważalibyśmy, że ten, czyli można podejrzewać, że kiedy prawnicy budują ten model dobrego obywatela, na przykład sędzia go buduje i zastanawia się, czy oskarżony powinien, czy nie powinien ponieść odpowiedzialność, on no być może zbytnio wierzy w te umiejętności na przykład do podejmowania sensownych decyzji człowieka i w ten sposób buduje standard, który jest dla tego oskarżonego niemożliwy do osiągnięcia. No i wtedy, jeśli on nie może zachować się jak ten standard, to jak od niego wymagać? To właśnie, to by było nie fair, gdyby wymagać ich tego. I to nie jest znowu aż takie zaskakujące, jakby sama ta obserwacja dla prawników, ponieważ oni sobie zdawali już wcześniej sprawę, że ten standard jest nie fair w stosunku do ludzi, którzy no, są po prostu poniżej średniej, jeśli idzie o ich zdolności do podjęcia racjonalnej decyzji.
Tylko problem polega na tym, że zazwyczaj uważano się, że poszkodowanych jest tutaj tylko jakiś niewielki krąg ludzi, że tacy pechowcy, prawda, którzy no akurat tak się urodzili, prawda. Natomiast tutaj okazuje się, jeśli by wierzyć temu naukowemu obrazowi człowieka, który właśnie wam pokazuje te różne ciekawe ograniczenia w racjonalności, że ten model jest, że ten, ta racjonalność jest bardzo ograniczona również u takich, można powiedzieć, całkiem typowych ludzi. Również oni mają skłonność do podejmowania, powiedzmy, nieprzemyślanych decyzji, decyzji pod wpływem chwili. Stąd też oczywiście pojawia się pytanie, czy prawo powinno chronić ludzi. I dzisiaj na przykład taki ciekawy wątek, jeśli idzie o badania dotyczące prawa, który właśnie jest zmotywowany w dużym stopniu naukowym obrazem człowieka. Ten wątek idzie w kierunku, można powiedzieć, uczynienia prawa takim narzędziem, który pomaga człowiekowi w podejmowaniu rozsądnych decyzji. Czyli niejako można powiedzieć, staramy się tutaj oddziaływać trochę pośrednio na człowieka, ponieważ prawo, tak jak wiele innych, powiedzmy, środowisk takich kulturowych, jak choćby moralność czy religia, tworzy pewne właśnie no, środowisko decyzyjne dla człowieka. Znaczy człowiek, podejmując swoje decyzje, reaguje na to, jakie są przepisy, i te przepisy chcemy konstruować tak, żeby, można powiedzieć, no, popchnąć człowieka w stronę takiej decyzji, która byłaby lepsza, on nawet o tym nie wie. Czyli no, już trochę odeszliśmy od tego naszego pierwotnego... Nie ma w tym nic złego, ale wrócimy. ...problemu wolności. Na koniec. Ale no, to jest jeden z wątków, powiedzmy, które się tutaj... I wątków, które są no, teraz bardzo modne. To znaczy ta teoria tego popchnięcia, czy tego szturchnięcia człowieka we właściwym kierunku, no to jest jeden z takich ważnych teraz, powiedzmy, punktów dyskusji w teorii prawa czy w praktyce prawa, bo tak prawo w niektórych krajach, właściwie to w wielu krajach, również w Polsce, zresztą tworzy się prawo właśnie korzystając z tego, z tej myśli, prawda, że to jest jakieś środowisko decyzyjne, które powinno determinować człowieka. Czyli to jest ciekawe, że dostrzegamy jakby kolejne determinanty zachowania człowieka. Zbudować trzeba też te determinanty, nie tylko badać, gdzie one są, ale no właśnie, też tworzyć. Że w związku z tym, że człowiek jest ograniczony w możliwościach podejmowania przez niego decyzji, w takim sensie, że na przykład nie zawsze jest, może podjąć decyzję, która jest dla niego dobra, no to tworzymy takie determinanty, które mają mu pomóc. Czyli ograniczając wolność, tak naprawdę powiększamy ją albo dajemy. Budujemy wolność do. Tak, oczywiście podstawowy problem jest taki, że tutaj prawodawca stawia się w roli kogoś, kto jest w stanie określić, co jest dobre, a co złe. I to jest problem, który jest już zupełnie innej kategorii, to znaczy, no bo naukowy obraz człowieka jest bardzo potężnym narzędziem, które możemy wykorzystywać, żeby pomóc determinować zachowanie człowieka, żeby poznać, jakie są mechanizmy tego zachowania i wykorzystać te mechanizmy w dobrym celu, prawda? Ale dyskusja o tym, jakie te cele powinny być, no ona już jest oderwana od naukowego obrazu człowieka. To jest dyskusja o wartościach i o tym, co jest mniej lub bardziej uzasadnione i o tym się niekiedy zapomina w tej inżynierii społecznej. Inżynieria społeczna, tak. Tak. A jeszcze na koniec, bo nie chciałbym, żeby nasi słuchacze odeszli od swoich laptopów czy innych tam urządzeń elektronicznych, których używają z jakimś niedosytem. Chciałbym Cię pociągnąć już na sam koniec za język krótko w jednej kwestii. Mówiłeś, że naukowcy, neuronaukowcy, psychologowie, chyba w domyśle, to oni właśnie mają tendencję do, to jest właśnie ta grupa, która ma tendencję jednak do zaprzeczania wolnej woli. Dlaczego? Jakbyś mógł wrócić i rozwinąć tę niedokończoną myśl. Myślę, że to jest w pewnym sensie skrzywienie zawodowe. Wow. Czyli powiedziałbym, że to wynika z tego, że pracując w tym zawodzie, po prostu na co dzień nie tyle sami badamy różne mechanizmy
podejmowania decyzji, czy no, nawet niekoniecznie to muszą być mechanizmy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji, czasem różnych innych małych rzeczy, na przykład tego, jak ludzie rozumieją język, jak ludzie postrzegają świat wzrokowo, czy na przykład dźwiękowo. Z działania tych mechanizmów, z tych wszystkich, z tych informacji, które są przetwarzane przez te mechanizmy, ludzie sobie nie zdają sprawy. To znaczy, to się dzieje na przykład zbyt szybko, żeby mieć jakiś wgląd w te sprawy. Pod progiem świadomości, jak to się mówi. No, można właśnie tak to określić. I człowiek tutaj staje się takim automatem, takim robotem, takim zegarkiem mechanicznym, prawda, który jest bardzo skomplikowany, ma mnóstwo przekładni, kół zębatych, cylindrów, prawda, ale w gruncie rzeczy jest to bardzo skomplikowany mechanizm. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w ostatnich czasach być może można nawet zasugerować takie twierdzenie, że przedstawiciele tych wspomnianych nauk prześcigają się we wskazywaniu coraz to różnych zjawisk czy w mechanizmów, które w jakiś sposób unieważniałyby czy podważałyby to nasze przekonanie o wolności. Ten właśnie, można powiedzieć, to takie zafiksowanie, to takie właśnie zwrócenie uwagi na te mechanizmy powoduje, że ten sceptycyzm, gdy idzie o to nasze przekonanie o tym, że jesteśmy wolni. Coś optymistycznego na koniec może jednak jeszcze. Być może to trochę wynikało zresztą z tego, co powiedziałem o tym, że jest to pewna fiksacja taka, powiedzmy, zawodowa, ponieważ z drugiej strony, kiedy popatrzymy się na w pewnym sensie drugą stronę, ludzi po drugiej stronie tej barykady, filozofów, oni często podnoszą, no można powiedzieć, punktują różne czasem takie bardzo spektakularne tezy psychologów czy neurobiologów, że nie mamy wolności, tym, że no, przynajmniej na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego z taką dużą dozą pewności. I jasnym jest, że jest mnóstwo sytuacji, kiedy faktycznie wydaje się, to jest iluzja, ta zdolność do takiego no, świadomego wyboru naszego celu i później zachowania zgodnego, prawda, z tym celem. Ale z drugiej strony no, wróćmy do tych decyzji, na których naprawdę nam zależy, takich, o których często się zastanawiamy, prawda? Zastanawiamy się, co z tego, która z tych decyzji będzie lepsza, rozważamy różne za i przeciw, później wybieramy po takim długim namyśle. No trudno nawet chyba zaprojektować badanie, albo na przykład, no przynajmniej przy obecnym stanie nauki powiedzieć, że w przypadku tego typu decyzji również nie jesteśmy wolni. Czyli można powiedzieć, że jak na razie zwolennicy i przeciwnicy tezy o wolności człowieka są w pewnym klinczu, że z jednej strony ci pierwsi słusznie argumentują, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie wykazać eksperymentalnie, że wolność woli nie istnieje. W pewnym sensie to jest niemożliwe, ponieważ to jest teza, no powiedzmy, w gruncie rzeczy metafizyczna. Tak jest. Nie jesteśmy w stanie, czyli dotycząca ostatecznej natury rzeczywistości, tak sobie to roboczo, no, nauka się nie zajmuje ostateczną naturą, przynajmniej te nauki skromne, nauki o człowieku, tak. O których tutaj nie rozmawiamy o kosmosie. Nie. Bynajmniej. Nie. Więc nie jesteśmy w stanie wykazać ponad wszelką odpowiedź, że wolności nie ma, ale z drugiej strony przeciwnicy twierdzeniu o wolności człowieka będą podnosić, że jest przecież mnóstwo okoliczności, które czynią to twierdzenie prawdopodobnym, powiedzmy, że albo one oczywiście nie rozstrzygają o jego prawdzie, ale one go w pewnym sensie uprawdopodobniają. Czyli no, można powiedzieć, sytuacja jest jeszcze daleka od, problem jest daleki od rozwiązania, można przypuszczać, można powątpiać, czy w ogóle kiedykolwiek. Zakończyliśmy iście filozoficznym, problem jest daleki od rozwiązania, natomiast fajnie, że nam to jakoś naświetliłeś i pokazałeś te dwie strony naszej wagi. Dzięki, Łukasz. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem był dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński. Gadaliśmy o wolnej woli. Dziękuję. Dziękuję Państwu.